A więc to się niestety dzieje. Polska złotówka jednak odbiła się z poziomu 3,99 powyżej 4. Dlaczego tak się dzieje? A no dlatego <laughs> między innymi że się dowiadujemy, iż Donald Tusk dalej będzie niszczył polskiego złotego. Donald Tusk, Kosiniak, Kamysz i Hołownia dalej będą niszczyć polskiego złotego. Dlaczego będą niszczyć polskiego złotego? No cóż, ja wiem, że wielu ludziom to pomaga, ale to jest jeden z etapów niszczenia polskiego złotego. Oczywiście chodzi, szanowni Państwo, o raty kredytowe, które zostały przedłużone i które niby mają kosztować 3, a nawet 5 miliardów złotych. Jest to gigantyczny ciąg w połączeniu z dodatkowymi niszczącymi polską złotówkę, e, prawami w Polsce, rozdawnictwem pieniędzy, jak kredyt 0% i masowo rozdawane w danym momencie fundusze na już wcześniej udzielone kredyty na 2%, które wprowadził Mateusz Morawiecki, niszczą totalnie polskiego złotego. W danym momencie Czesi obniżyli swoje oprocentowanie do 5,25. Proszę sobie to wyobrazić, że Czesi byli w stanie właśnie obniżyć swoje oprocentowanie do 5,25, mimo tego, mimo tego, obniżyli tylko do 5,25, mimo tego, że oni mają inflację minus 6, a nasza inflacja dalej, szanowni Państwo, rośnie. Co to wszystko oznacza? To wszystko oznacza że polska złotówka będzie dalej niszczona gdy inne kraje mogą już obniżać oprocentowanie Polska będzie musiała pozostać z wysokim oprocentowaniem czyli właściwie ci wszyscy właśnie którzy mają dzisiaj kredyty właśnie ci wszyscy, którzy chcą zaciągnąć kredyty, ci wszyscy, którzy właśnie korzystają z tych rat kredytowych nie powinni być zainteresowani w wakacje kredytowe przede wszystkim, że w, no, w normalnym kraju, jeżeli bierzesz wakacje kredytowe, czy e, znaczy się nie ma czegoś takiego jak wakacje kredytowe, ewentualnie, ale na przykład na pół roku przerwę w ramach pewnego jakiegoś programu, bo w Polsce to jest na patologiczną skalę te, raty, te wakacje kredytowe, to wtedy tracisz generalnie możliwość rekredytowania do innych banków, bo inne banki ciebie nie przyjmą. Tracisz, jesteś więźniem wtedy takowego banku, bo inny bank, który ma mniejsze oprocentowanie powieci ci, sorry, ale widzimy, że ty żeś wziął e, wakacje kredytowe i my ci kredytu e, nie zrekredytujemy, nie zrefinansujemy, e, nie zrobimy remortgage do naszego banku, bo ty jesteś, ty jesteś niewypłacalny. Ty musisz brać wakacje kredytowe. Tak to właśnie, szanowni państwo, działa w normalnym świecie, dlatego polska wozotówka się zawala ze względu na to, że e, polskie finanse e, nie są według zasad ustawiane przez. Co no mamy sytuację, w której Dzisiaj w Czechach Można obniżać oprocentowanie Proszę zobaczyć, Czesi sobie obniżyli Oprocentowanie, proszę zobaczyć Z 7 na 6,75 Następnie na 6,25 Następnie na 5,75 I dzisiaj o aż 0,5% Proszę sobie to wyobrazić I tak idą w dół Możecie sobie myśleć, no tak, to dlaczego my nie obniżamy Dlaczego my nie obniżamy Szanowni Państwo, nam My mamy dalej bardzo wysoką inflację w porównaniu do Czechów, na przykład im żywność tanieje od miesięcy, dosłownie tanieje, oni mają minusową inflację, oni mają deflację, oni mają deflację, w, w Czechach mają dosłownie deflację, tam im żywność rzeczywiście nominalnie tanieje, a żywność w Polsce nie tanieje, Szanowni Państwo. Żywność w Polsce dalej yy, drożeje, tylko yy, problem jest w tym, że ludziom się wpaja, że w Polsce żywność tanieje, bo szybkość inflacyjna w, yy, yy, spadła. Dalej mamy sytuację, w której żywność w Polsce, no niestety, drożeje, prawda? I ta inflacja, szybkość inflacyjna spadła do 2, ale teraz się podwyższyła do 2,4. Polska złotówka trochę się umocniła do 3,9 wczoraj, no ale no, wychodzą politycy i mówią, że zostaną przedłużone wakacje kredytowe. Ja oczywiście, ja rozumiem, że to jest wielki problem i tak dalej. Tak, e, tylko szanowni państwo, no wakacje kredytowe są przez to właśnie, przez takie ruchy jak wakacje kredytowe. No następne wakacje kredytowe pogłębiają problem e, następnych wakacji kredytowych, to jest dolewanie oliwy do ognia. Szanowni państwo, dlatego udostępnijcie ten film na swoich Social mediach, aby ludzie mogli to zrozumieć wreszcie, bo polska złotówka idzie po prostu w totalne zawalenie. Następne wakacje kredytowe. Donald Tusk, proszę sobie wyobrazić, że Morawiecki Morawiecki rozdał około prawie 7 tysięcy 7 bezpiecznych, tak zwanych niebezpiecznych, wel niebezpiecznych kredytów, czyli po 200 tysięcy na głowę ludziom spoza Unii Europejskiej. To jest bagatela 1,5 miliarda złotych. Tutaj w wakacji kredytowych, ale to jest tylko czubek góry lodowej. Kredyt 0% to będą Następne miliardy, które będą powodowały zawalenie polskiego złotego, przez co prezes Glapiński, szanowni Państwo, prezes Glapiński i nasze kochane bystrzaki będą musiały utrzymać wysokie oprocentowanie. A w dan zrozummy to, zrozummy to celem. W danym momencie nie jest rozdawanie kredytów na 2%, 0%, bo za to wszyscy my płacimy i płacimy wynieszczeniem naszej gospodarki. Szanowni Państwo, polskie ceny nieruchomości, ceny nieruchomości w Polsce są napompowane. Gdyby usunąć te, w danym momencie, gdyby usunąć wakacje kredytowe, te wszystkie dopłaty, dopłaciki, różnego rodzaju programiki itd., 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 puścić rynek w cuk, szanowni Państwo, ceny nieruchomości spadłyby z dnia na dzień Dosłownie o 50%. Tam jest po prostu dolewana oliwa do ognia, no ale tego widocznie chce Donald Tusk, Kosiniak, kamyś i chołownia, widocznie tego oni chcą, widocznie chcą, żeby wszyscy mieli wysokie oprocentowanie i żeby ludzie, którzy nie rozumieją finansów i którzy nie, nie obejrzą tego filmu, nie wysłuchają tego filmu. Bo jeżeli ktoś wysłucha tego filmu, to to zrozumie naprawdę ludzie nie są Polacy nie są głupi. Polacy naprawdę nie są głupi, Polakom wystarczy mówić prawdę i Polacy wiedzą. Wiem, bo rozmawiam z Polakami i Polacy generalnie nie są głupi, tylko są głupoty im wpajane do głowy. O to chodzi, szanowni Państwo. Naprawdę, my nie jesteśmy głupim narodem. Dlaczego my się tak dajemy? Eee, powiedzmy sobie wprost. Moi drodzy kochani, taka jest rzeczywistość, że polska złotówka w danym momencie się zawala. Proszę zobaczyć. 4 złote. 4 złote za dolara. Wczoraj było 3,99. Proszę zobaczyć. Tutaj mamy Wykres polskiego złotego. Proszę zobaczyć. To jest zawalenie polskiej złotówki do dolara amerykańskiego. Szanowni Państwo, proszę zobaczyć, co się dzieje. Polska złotówka jest zwykłym wartościowym szmateksem do dolara amerykańskiego na tym wykresie. Bum, 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 prawda? I jesteśmy dzisiaj w przededniu. Jesteśmy dzisiaj w przededniu. Mamy dwie drogi: albo polska złotówka będzie, szanowni Państwo, mocna, albo gdzieś na przykład powiedzmy, pozostanie tutaj. Na tym poziomie i ona, i ludzie się nie przestaną, nie zaczną się jej wyzbywać, bo będzie oprocentowana i na tym poziomie, albo ona się zacznie zawalać, tak jak się zawala, bo ona się zaczęła zawalać, gdy przejął władzę dawno temu Donald Tusk, potem ona się zawiedzicie. Bo tutaj na przykład rządził Kaczyński. Donald Tusk, kawałek, prawda? Tutaj Kaczyński, a teraz znowu przyszedł Donald Tusk, i oni niszczą tą złotówkę. Ta złotówka się zawala, ona się zawala, ona jest słaba, no ale przyjdzie właśnie ten punkt, o którym ja mówię. I chyba do tego dążą, że jak ta złotówka spadnie tutaj, gdzieś, szanowni państwo, no to będzie już koniec. Jest ten punkcik, punkcik w którym jest ten Rubikon, jest ten słaby punkt, jest to uderzenie w wątrobę, jest to prawy prosty w nos, szanowni państwo. Pęka, krew się rozlewa i koniec. I nie ma, nie ma i nie będzie polskiej złotówki. Wejdziemy wtedy po zawalonym kursie do strefy euro, szanowni państwo. To jest tragedia dla naszej gospodarki, szanowni państwo to jest no, gigantyczna tragedia wejdziemy wtedy po zawalonym kursie y, do strefy euro y, no ale wcześniej wyprzedadzą te wszystkie rezerwy walutowe tak jak zrobili z i nie myślcie sobie, że Donald Tusk nie wyprzeda naszych rezerw walutowych szanowni państwo, normalnie y, Narodowy Bank Polski jest odpolityczniony, tak, generalnie w świetle prawa y, ale y, szanowni państwo no OFE też miało być odpolitycznione miało być nasza, a okazało się że OFE w ogóle nie jest nasze. No i Donald Tusk zabrał nam tę OFE w rządzie z Kosiniakiem Kamyszem, więc zabiorą nam pieniądze z Narodowego Banku Polski. Szanowni Państwo, będziemy biedakami na zawsze. Taka jest rzeczywistość. Oni niszczą przyszłość moją, twoją, naszych dzieci, naszych wnuków, wszystkich. Nie dajcie sobie wmówić, że my potrzebujemy euro, Duńczycy, bogaty kraj, w ogóle nie skorumpowany. Oni nie mają euro. Norwedzy nie mają euro. Najbogatszy kraj na świecie. Szwedzi nie mają euro. Szanowni Państwo, Brytyjczycy woleli wyjść. Z... Znaczy się oni z innych powodów wyszli, ale wmawiają, że wyszli, bo nie chcieli mieć euro. Oni z innych powodów wyszli, oczywiście, dlatego, że Bruksela chciała zniszczyć działalność Londynu, która jest no, jaka jest, Tam to jest przepompowywalnia pieniędzy Londyn, ukradzionych, skradzionych, mafijnych. Wiadomo, prawda, co tam się dzieje prawda, w tym Londynie, i dlatego Unia Europejska chciała to zakończyć, i o to chodziło. Prawda? No ale oni mówią, że bo nie chcieli mieć euro. No dobra, to niech im będzie, bo nie chcieli mieć euro. Szwajcaria nie ma euro, mają franka szwajcarskiego. Czesi nie mają euro. Proszę zobaczyć. Wiele krajów naprawdę nie ma euro. Islandia w ogóle nie weszła do Unii Europejskiej, bo jak sobie to wszystko tam przeczytali, usiedli i zobaczyli, czym jest ta cała Unia Europejska, to no to stwierdzili, że pójdą z torbami totalnie, że ich Bruksela tak orżnie razem z Berlinem, że oni się na to nie piszą. No i proszę zobaczyć, jaka jest sytuacja w danym momencie. Szanowni Państwo, ja rozumiem wakacje kredytowe, że ludzie mają problemy, tak, ja to naprawdę rozumiem, tak, ale kogo to jest wina, że ludzie muszą. Muszą mieć wakacje kredytowe. Morawieckiego jest to wina, że ludzie muszą mieć wakacje kredytowe. Dlaczego Morawieckiego jest to wina? Bo gdyby Morawiecki był człowiekiem mądrym lub człowiekiem, szanowni państwo, moim zdaniem uczciwym, no to by wprowadził w Polsce możliwość zamrażania kredytów na wiele, wiele rodzajów, tak jak jest za granicą, tak jak jest w strefie euro, jak jest w strefie funta, tak jak jest w strefie dolara, dolarów różnych kanadyjskich, australijskich. No, ale no może on po prostu tego nie umiał, może on po prostu jest, jest tak słabym specjalistą, może on nic nie umie, jeżeli chodzi o finanse, prawda? Dlaczego mówię, że uczciwy? No, bo uczciwy człowiek zaraz by to zrobił. Ja o tym pisałem od, od, wiecie, ponad 10 lat, co się święci w Polsce, że idzie tragedia, i ta tragedia przyszła. Ta tragedia, ja o tym pisałem o godzinie zero. To wszystko, szanowni Państwo, przyszło. Ja to wszystko opisywałem krok po kroku, co się stanie. Co się stanie z polską złotówką? Co się stanie, szanowni Państwo, z polskimi kredytami, że Polska że kredyty frankowe to jest nic w porównaniu do tego co się dzieje w Polsce, jeżeli chodzi o, o oprocentowanie niestałe, o to, że w Polsce nie można nadpłacać swobodnie kredytów, nie można swobodnie rekredytować, przenosić i tak dalej, że Polacy to są po prostu pańszczyźniani, chłopi szanowni Państwo, niewolnicy yy, tutaj zagranicznych korporacji yy, i tyle, taka jest rzeczywistość, szanowni Państwo, no ale Donald Tusk będzie do tego dokładał każdy kto dzisiaj ma kredyt, każdy kto dzisiaj ma kredyt, powinien chcieć upadku dosłownie mi się wydaje no, rządu Donalda Tuska, bo on wszystko robi to co Kaczyński, no bo i Morawiecki, szanowni państwo, bo my Polacy potrzebujemy tego co robią Czesi. Czesi obniżają, czyli jeżeli dzisiaj ludzie mają kredyty no, na niestałym oprocentowaniu, na wysokim, no to czego Tobie jest, co ci jest potrzebne? No niskie oprocentowanie, a jak zrobić niskie oprocentowanie? No mieć mocną walutę, a jak zrobić, żeby mieć mocną walutę? No nie rozwadniać jej, prawda? I to jest takie błędne koło. Naprawdę polskie finanse to jest jedna wielka kupa syfu, szanowni państwo, to jest jedna wielka kupa syfu, jeden wielki syf. I wiecie, dlaczego oni chcą wprowadzić, wejść do strefy euro? żeby nie musieć się zajmować finansami, bo tacy ludzie jak Morawiecki, oni są po prostu na to za słabi. Oni są moim zdaniem, oni są intelektualnie na to za słabi, szanowni państwo. Trzeba zadać sobie pytanie, czy Morawiecki jest po prostu za słaby intelektualnie, że, że nie wprowadził, że, że on nie jest żadnym dobrym specjalistą, że nie wprowadził zamro sy normalnego systemu kredytowego jak w systemie anglosaskim, jak, y szanowni Państwo, zamrażanie kredytów na 10-15 lat wprowadził. Ale wiecie kiedy wprowadził, gdy. Rozhuść system kredytowy i walutę, dopiero tam wprowadził, że tam banki muszą mieć w swojej ofercie. Ale to jest musztarda po obiedzie, no takiego frajerstwa, szanowni państwo, to świat nie widział. Naprawdę, naprawdę, szanowni państwo, dla mnie, moim zdaniem, jeżeli on by umiał, jeżeli Murat Wiecki by umiał, aby był uczciwy, no to by to wprowadził. To znaczy, a jeżeli jest uczciwy i tego nie zrobił, to znaczy, że nie umiał. Tyle, szanowni państwo, taka jest w danym momencie rzeczywistość. To są ludzie, ludzie mówią: no tak, no, Tusk robi to samo, no to co wtedy? No, o zgrozo, szanowni państwo, ludzie myślą, że, że jak Morawiecki wróci do władzy, to będzie jakoś lepiej. Szanowni państwo, brońmy się przed tymi ludźmi, bo oni zniszczą nasze pieniądze, oni zniszczą nasze inwestycje, oni zniszczą naszą ekonomię, którą niszczą. Morawiecki niszczył naszą ekonomię, nasza ekonomia nie jest w dobrym stanie. Polacy zarabiają coraz częściej płacę minimalną, Szanowni Państwo, jest tragedia. Morawiecki wpościł do Polski. Yy, ty, dziesiątki tysięcy złodziei w polskich miastach, 60% złodziei łapanych w sklepach to Ukraińcy. No, zrozummy to, szanowni państwo. Taka w danym momencie jest rzeczywistość. Brońmy, brońmy się przed Morawieckim, szanowni państwo. Brońmy się przed Morawieckim. To jest najgorszy człowiek, który mógłby przyjść do władzy. On robi to samo, to, co Tusk. On, on nic nie zrobił. Ja, szanowni państwo, jeżeli przyszedł człowiek, który który zarządzał bankami i on nie wprowadził takiego samego systemu łatwego, łatwego rekredytowania, łatwego zamrażania, łatwego, szanowni państwo, przenoszenia kredytów, itd, i Przecież w takiej Wielkiej Brytanii czy w innych krajach przecież kredyt w Polsce, kredyt w Polsce to jest dosłownie więzienie. Kredyt hipoteczny w Polsce to jest po prostu zwykłe więzienie. Mówmy sobie wprost, Szanowni Państwo, no niestety, mamy człowieka Donalda Tuska, który dosłownie robi to samo, co robił Morawiecki. Dosłownie robi to prawie to samo, co robił Morawiecki, prawda? Naprawdę, brońmy się, yy, brońmy się przed Morawieckim, brońmy się przed Tuskiem, bo to oni, szanowni państwo, doprowadzili do sytuacji, w której my jesteśmy. I, I nie jest dobrze w Polsce, mówmy sobie wprost, nie jest dobrze w Polsce, jeżeli trzeba wprowadzać wakacje kredytowe. Polakom niepotrzebne są wakacje kredytowe, powtarzam jeszcze raz. Polakom jest potrzebne niskie oprocentowanie ich kredytów, które zaciągnęli, szanowni państwo. To jest Polakom potrzebne. Polakom nie jest potrzebne rozdawanie zagranicznym bankom, zagranicznych deweloperom masę pieniędzy, prawda? Yy, widzicie, tak więc, no, jesteśmy w potrzasku, koniec, kropka. Yy, jest to bardzo, 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 bardzo przykre, co się dzieje, bo to... Yy, nie może być inaczej, jeżeli tak będzie, jeżeli te miliardy będą przeznaczane, jeżeli Tusk będzie przeznaczał, będzie pompował, mówmy sobie wprost, na sam koniec mówię wprost, gdyby usunąć raty kredytowe, te wszystkie dopłaty, dopłaciki, szanowni państwo, wprowadzić normalne podatki od nieruchomości itd. itd. Nieruchomości by runęły 50% bez żadnego problemu. Taka byłaby rzeczywistość, mielibyśmy, ale dodatkowo mielibyśmy bardzo niskie raty, czyli tak, wszyscy byliby zadowoleni, bo mielibyśmy niskie raty, tanio by było kupić nieruchomość, a do tego złotówka by się umocniła. Taka rzeczywistość, szanowni państwo, tylko oni tego nie chcą, nie chcą, bo społeczeństwo ma być trzymane za twarz. Taka jest rzeczywistość. Za twarz. Polska to jest totalny upadek. Mówmy sobie wprost, szanowni państwo, w danym momencie 60% złodziei w polskich sklepach to Ukraińcy. Dlaczego im się wiza nie kończy? Szanowni państwo, oni są spoza Unii Europejskiej. Jeżeli łapiemy złodzieja w polskim sklepie i ma wizę, proszę bardzo, wiza ci się kończy. Jedź gdzie chcesz. My cię nie wysyłamy z powrotem na Ukrainę. Koniec wizy, jedz chc gdzie chcesz. Jedź sobie kraść, nie wiem, do Niemiec jedź sobie kraść, nie wiem gdzie tam, do Francji jeźdź sobie kraść, idź, idź nie wiem, do Francji se jedź, do Niemiec no, w, nie wiem gdzie, 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 ale nie u nas no tam ci nakradniesz, to ci też się skończy wiza, szanowni państwo Polska to schy... naprawdę, Polska to jest schyłek szanowni państwo, to schyłek tego co się tutaj dzieje, naprawdę schyłek Rzeczypospolitej, taka jest prawda